Dzień dobry, witamy w cyrku na estradzie Skalice na 7 już dniu 50. jubileuszowego Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Tak, zostało, moi drodzy, jeszcze inno 3, jeśli na 3 potem trzeba będzie do chałupy jechać. Drodzy Państwo, ale zanim pojadamy do chałupy, jeszcze przed nami bardzo dobry weekend. Prognozy na to wskazują, programy, kiedy można zobaczyć, też 20 rozmaitych zespołów z Polski, z zagranicy. A hejna, o którejście Państwo słyszeli na rozpoczęcie Tygodnia Kultury Beskidzkiej, towarzyszy nam już kilkadziesiąt lat. Ten hejnał właśnie na przełomie lipca i sierpnia sygnalizuje w dyski to, że się zbiera dobry czas, czas wesoły, czas piękny, kiedy możemy podziwiać folklor, tradycję, kulturę regionów Polski, ale także też już od kilkudziesięciu lat całego świata. Tak jest, moi drodzy. Jeśli nas słyszycie tam pod budkami z piwkiem, z jedzeniem, to chodźcie tutaj, bo zaraz będziemy zaczynać pierwsze występy dzisiejszego wieczoru. Troszkę kapkę ciepło jest, nie? Dobrze, dobrze. My mamy kawkę gorzej niż wy, bo stoimy prosto do słońca, mrozimy łoci, nic was nie widzimy, ale to do czasu. Potem to słoneczko nam będzie pięknie. Tylko tobie tam podwiewa trochę, a ja to co mu powiedzieć? Podwiewa, ale jak mam wełniane kopyca, to jest podwiewanie, nic nie ma, bo i tak termos grzeje od spodku. Ale wiosnę, to nic. Jak wiosnę spowiecie bąka, puszczę to jacuzzi w portkach. Tak to wygląda. To z mojej perspektywy. Ty nie puszczaj bąków, bo ty masz jacuzzi w portkach, a ja ostatnie wystąpienie na scenie. Dzisiaj? No w ogóle. Tego bym nie chciała. Moi drodzy, dzisiaj przed nami kupa atrakcji. Zaczynamy Ziemią Myślenicką, potem będą Porębianie, Dolina Nowego Sołońca, Hajduki i na końcu Albania. W międzyczasie będziemy dla Państwa mieli również małą niespodziankę, o tym Aneta. Będzie dobro niespodzianko, drodzy Państwo. Jako że my są w Szczyrku, to wystąpi też ze specjalnym koncertem najmłodszy pokolenie szczyrkowskich górali, mały Ondraszek. Thank you.
rozwagi, trzy złotaka. Starnego dnia.